Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Graj, witam was w kolejnym odcinku z gry Seven Days to Die. Siemanko panowie. Razem z Krystianem i Michałem, witam was. Hej. Witam, witam. Hej, hej, hej. Dobra, nie wiem, czy Krystian, mogę już zacząć opowiadać, bo mam informację... O jasne, jasne, lecisz z tematem. Dobra, to ja się muszę wytłumaczyć, jeżeli chodzi o ostatni odcinek, znaczy nie ostatni, przedostatni odcinek bodajże. Byliśmy po zakopany prezent, skarb, jak to się tam nazywa? Uważaj, kaktusy zadają obrażenia. No już nie. Ten. Byliśmy potem zakopany z kart. I co zauważyłem na odcinku Krystiana? Że ty, Krystian, zrobiłeś, tak mi się wydaje, chyba błąd, no. Bo zacząłeś kopać w ziemi. Co prawda ja... Tak, a potem kliknąłem, no. Tak, co prawda ja potem pomyślałem sobie taki pomysł, że to nie jest, tam jest jakiś domek. Że to nie jest głupi pomysł, że to nie jest głupi pomysł. Pierwsze wykopać, uwaga, potem, będzie był. Widać skarb, włączysz zadanie i my zejdziemy po prostu nie bez kopania, odnajdziemy sobie skrzynkę i no podniesiemy i tyle, nie? Taki był. I chyba dlatego właśnie mi wywaliło. Tak. I nie wiem, czy zauważyłeś. Ja dzisiaj w robocie, jak strugałem sobie kawałki na headerce, przesłuchałem tu odcinek i w tym momencie popatrzyłem na komórkę, co się stało, jak zaakceptowałeś i na dole ci pisało porażka zadania, czyli po prostu to jakby ci ten. I teraz się zastanawiam, bo zadanie brałeś ty, ale mi też było widoczne, ale skoro tobie anulowało i się zastanawiam, tak, bo one się automatycznie dzielą. Czy czasem mi też nie anulowało i mi się wydaje, moim skromnym zdaniem, że ja tam niepotrzebnie ten cały odcinek kopałem, bo możliwe, że tamtego skarbu już nie było. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mi się wydaje, że to jest moja też wina, że ja tam kopałem razem z tobą i że wcześniej w ogóle zacząłem kopać. Bo jakbyśmy nie kopali, tylko zaakceptowali, znaczy, to nie, też może by było inaczej. Ja tam właśnie nie kopałem. Ty zacząłeś kopać, a ja ci powiedziałem, że stoję z... Tak, ale już była dziura zrobiona, wiesz o co chodzi. No. Ja stałem z rurką i dlatego ci powiedziałem, ty, to jest dobry pomysł, bo jak wykopiemy skarb, zrobimy dupną dziurę, to może się uda, że potem, wiesz, jak zaakceptujesz zadanie... Czekaj. Co jest? Dobra, odsunę się, uważaj, czekaj. Co to? Okej. I także tak myślę, no, że niestety, no trochę zapieprzyliśmy, ale przynajmniej możecie zauważyć, widzowie, i u mnie, i u Krystiana, że ta gra czasem robi problemy, bo nie wiem, czy to rzeczywiście jest przez to, że Krystian na przykład chycił się za łopatę i od razu zaczął kopać, zaczął akceptować zadanie, więc trudno to stwierdzić, no ale jeżeli tak jest, to będziemy już teraz na przyszłość wiedzieć, że pierwsze trzeba zaakceptować, a potem kopać. Tyle w temacie. Tak, ja się po prostu za bardzo wyrwałem, nie? Znaczy nie, wiesz, ja do ciebie nie mam pretensji, tylko mi chodzi o to, że... Ale ja nie wiedziałem też, nie? Teraz wiemy przynajmniej na przyszłość. Tak, tylko że wiesz o co chodzi, że ja myślałem właśnie, że my sobie odkopiemy i potem bez problemu po prostu sobie znajdziemy te... jak to się nazywa? Skrzyneczka, nie? Bez kopania. Zaakceptujesz, pokaże się skrzyneczka, bierzemy i spadamy, nie? O tym myślałem, że może tak być. No, ale to wychodzi na to, że to chyba jednak tak nie działa. No. Także no niestety. Ty, ale ich słychać. Ile ich jest? Nie, w szpilkach na dachu? Zwariowana babka. Okej.
Czekaj, bo ja się tutaj biję z zielonym. Ale skurczyby twardy. Dobra. Co ty gadasz? No łopie, z 15 razy go uderzyłem, bo okazało się, że dwururka miałem nieprzeładowaną. Krystian, gdzie jesteś? Słucham cię. No, na dachu jeszcze. No, co tam? Czekaj, zrzucę ci to, bo to nie jest moje. No to czekaj w takim razie, proszę bardzo. A dziękuję, dziękuję. Ups, no nic się nie stało, elegancko. Dobra, wracamy do środka. Czekaj, tu jest grill, tu jest benzynka. Plecak. O, proszę bardzo, dla ciebie na ziemi. Dobra, przeczytałem, ale nic nie odblokowało. Ale przedtem, jak żeśmy tutaj jechali... Miałem... No, ale się rozwinęło. Przedtem, jak... To jechali... małe takie jest i tu już nic nie ma chyba. Czekaj, to nie... To jest chyba wyjście na pole. No właśnie, tam już nic nie ma. Tak, no, te drzwi, co ty... Ten to jest na pole, tam gdzie my byli. No bo to jest zajazd taki na pustyni. To o, takie malutkie bardzo. Taki bar, czy jak to tam nazwali. No dobra, no to teraz idziemy co dalej, bo przyszliśmy z tamtej strony. Dobra, ja jem, bo pomarańczowych talerzy... Barze w lewo, przez zaspy. Barze w lewo, przez zaspy tutaj. Może coś będzie ciekawego. Nie dam rady. Kolba tutaj jest. Aleś mi teraz normalnie chopię, aleś mnie teraz rozśmieszył. A nie chodziło ci czasem przez... Czym? Nie chodziło ci czasem o wydmy? Wydmy, tak. Ty słuchaj, masz tutaj. Do szczelby. Czok szczelby. Nie wiem, co to jest czok. Ale może to jest jakiś pseudotunik. Cholera wie. Ale tu jest ród do kopania, widzisz tego? Jedna ruda tam. Czok strzelby, zmniejsza rozrzut strzelby. Modyfikacja. Co to jest za ruda? Kamień, kamień. Jeszcze coś. Łupek bitumiczny. Że ja już jestem przepełniony, musiałbym się czymś zwolnić. Czekaj, gdzie ty jesteś w ogóle? Ty jesteś tam dalej, aha. To ty masz jakąś inną... Chcesz kości? Inną rudę niż ja? Ty to kopałaś? Tak, tak, to jest łupek bitumiczny. Kurde, głupie kaktusy. Chodź przez te wydmy. Ty w ogóle wiesz, co powiedziałeś? Że ja się tak zacząłem śmiać? Zaspy, przez zaspy, wiem. Co myślę, dobra, no bo my zimą jesteśmy na pustyni. No, zaspy. Ty, tu jest coś większego. Tu będzie niezła jazda. Krucowóz. Bardziej tu jest zając. To ja pierdziu, ja bym uważał. O, idzie grubasek? Nie. No taki trochę podobny do mnie. Też brzuszek wywalony, mała główka. Już nie ma go. Obserwowałem to. A z przykucu chyba większe obrażenia zadaje, dlatego zawsze kucam, wiesz? Bo tam mam półtora coś, mnożnik jest chyba do obrażeń czy do czegoś. O, my tu nie damy rady. Możemy co najwyżej się z tym pogłaskać. Co to jest? Chyba, że idziemy na ten domek na wzgórzu. O, króca, fuch, zamknięte więzienie. Dawson Cutter Gun Rage. To jest chyba... coś z bronią związane. Nie, czekaj, mi tu pokazała Encounters. To jest więzienie, bo drugi... No, Gun Range. Czekaj. Kurde, moja... Moja postać głodna jest, a ja myślałem, że już pies na mnie warczy.
Jednak trzeba by się... Co za broń masz teraz? M4? Jakiś karabin automatyczny. Gdzieś go znalazł? Gdzieś w skrzyni. Na pewno nie tu. Znaczy mam go już od poprzedniego, nie wiem. Gdzieś tam go znalazłem po drodze dzisiaj. No ja bym może tak chociaż się z tym, wiesz, tak pomacał delikatnie z zewnątrz. Coś, może coś tylko, może gdzieś coś... Wiesz, żebym wiedział, ile tam mniej więcej jest tych... Kamienna włócznia 6 poziomu. Potrzebujesz? No. Nie potrzebuję. Ja mam żelazną czwórkę. Musi być gdzieś jakieś wejście od boczku. Bo nie wiesz, że nie ma. Dobra, ja sobie zrobię tak, o. Jedyneczka. Ej, chodź tutaj w prawo. Tu jest jakiś też domeczek. Bo tam pod górkę też jest domek. Też niedaleko. Weź sprawdź, czy to nie jest ta stacja, na której byliśmy. Nie, to jest bardziej budowane. I okolczaste. Okolczaste. Ale kanion. Czekaj. Nie wiem, te ptaki się biorą po prostu znikąd. Słuchaj, no pustynia, jesteśmy na pustyni, więc... Sępy też muszą być. Ale nie masz wrażenia, że jest więcej tych zombiaków dzisiaj jakoś, tak? Nie zdążyłem strzelić. Ty, to nie jest handlarz? To jest jakiś handlarz, ty. Trader Bob. Jedna czaszka. Bob nas chyba nie lubi. Czekaj, u handlarza jest czaszka? Pomarańczowa. Ale tu jest warsztat. Dobra, zobaczę, co on ma na sprzedaż z gazetek. Ale nie on ma motoryzację, to ja wezmę dla Micha motoryzację w takim razie. No, a ile ma tych gazetek? 3 wziąłem ci. A ma więcej, Rolnictwo południa. Nie, więcej nie ma. Rolnictwo południa, Krzychu, możesz sobie wziąć. Czy ci kupić? No, ja jestem z południa, no. Z południa Polski. Ja mam trochę kasy. Zobaczę. No to poczekaj, jeszcze przejrzę, co on tu w ogóle ma wszystko. Dobra, to ty przezieraj, a ja idę zajrzeć u niego tutaj na tym. Uuu, kruca fuks! No, jakie on ma te gazetki? Jakie tu są sprzęty, panie. Wiesz co, nie ma nic ciekawego, bo ma elektryczne pułapki, podstawy elektryki, dopalenie morale, robotyczne drona, maniak technologii, ostre kije 3 części, rolnictwo południa 3 części, świat noży 3 części i kupiłem ci przygody motoryzacyjne 3 części. O, dzięki. Ty, pułapka z ostrzem jest, Krzysztof, za 1332. Ta, co ja ci o niej opowiadałem? Elektryczny pastu. Czekaj. Supek cio. Potykacza. Cio. A, zombiaki tu są, dobra. To tak pewnie jest jedna czaszka. Nie wiem, skąd te zombiaki. Pełno zombiaków to słyszę.
Dobra, rozwaliłem już trzech i ptaka. Przy jego bramie. Kupujesz tam jeszcze u niego? Tak, tak, rozglądam się, powiem ci szczerze. To kupuj. Wzmocniona amunicja 7,62. Jasne, więc co to jest? Ja pierdziu, płonąca strzała. On tu helikopter ma, skurczybyk. Granat, rakieta. Maczeta. Zgniłe mięso. Pałka z paralizatorem trzeciego poziomu. Oj, oj, nie stać mnie. O, nie stać mnie, a jakbym mu tą sprzedał, to nie będzie mnie stać. Trzeciego poziomu. Jest dużo lepsza. Czemu jestem tak głodny cały czas? Jakbyś chciał karabin maszynowy AK-47, to jest za 2800, a SMG-5 jest za 30 tysięcy. Nie. Możesz przeglądać. Idą. Ty się nie, no kałachy to my mamy chyba dwa. Zapraszam tutaj, Krystian. Ej. Tu se wejdź, zobacz. Kupujesz sobie ten? Rolnictwo Południa? Nie wiem, zobacz. No. Wejdź se, a ty sobie handluj z nim. Wejdź se tutaj, zobacz, a potem wyjdź se na pole, chłopie, uwidzisz, co jakie sprzęty. Ale silnik. Tam na polu jest ciekawe podmiot. No tu nie szabrowałeś. Szabrowałem, ale ja już jestem prawie pełny. Brałem to, co mi jest potrzebne. Czekaj, co on tu ma w ogóle ciekawego? Rzeczy do czytania. Zombiaki są na polu, z tego co słyszę. Rolnictwo południe. Dobra, idę zobaczyć. Stacja benzynowa. Elektryczne pułapki. Co to jest, mały helikopter? Maniak technologii, ostrzykinie, świat noży, nie. Ja nie mam ciekawych gazetek. Jest rolnictwo południa. Mam, tak, ale myślałem, że może będą strzelby. Nie, no przecież mówiłem, co jest. Co jest na polu? Złomu? O Jezus, to jest koparka? Jacie, ale by się z nią zgarniało zombiaków. Czekaj, co? Chciałem rozkręcić. Czy on nie będzie miał... No tu sporo rzeczy można jeszcze przytegować. Nie ma. Chciałem kupić tygiel. Tygiel. Wpisałem u niego tygiel. Ale nie ma. Tygiel? Do czego tygiel? No tygiel jest do kuźni. Bo nie mam jeszcze tyga. No, kowadło zrobię, jak coś. No. A tam jest jeszcze jedna rzecz. Jak ona się nazywa? Bo to jest chyba tak jak w ognisku, nie? Trzy rzeczy się tam wkłada. Miech, kowadło i tygiel. Dobra. No to miech nie ma, tygiel też nie ma u niego, bo myślę, że może... No, kto rozwija kuźnię? Na przyszłości, kto rozwija kuźnię? Ja. To wezmę ci gazetki. O, dzięki. Czekajcie, czy ja nie kupiłem tych gazet? Nie, no kupiłem, bo tu są trochę ciemne. Dobra, odblokowano nasiona kukurydza i odblokowano nasiona ziemniak. Co będzie na górze? Czy jest coś ciekawego? Ty, powiem ci, że fajne miejsce na bazę. Szczerze mówiąc, zwłaszcza z tą wieżą obserwacyjną. Właśnie jestem na niej. A
Ale nie ma tu nic ciekawego. A ja klucz zostawiłem. Co to jest to? Podstawka pod strzałem? Modyfikacja schemat? Mam coś takiego jak podstawka pod strzałę. Dobra, nauczyłem się tego. Mi się wydaje, że to jest jakaś modyfikacja chyba do łuku. Pod... Wiesz co, tu chodzę i cały czas przeszukuję. To gościu ma mnóstwo skarbów tutaj, powiem ci szczerze. Ale ma dużą pralkę i ja pierdziu. Dobra, złamałem samogę. Ja no chodź no tu. Jesteś tu, chodź tu do mnie, bo czekaj, ja po prostu nie mam już miejsca, żeby ci to podać. Czekaj, muszę sobie pierwszy bandaż założyć. Tylko, że bandaż mi chyba nie pomaga. Jesteś obok mnie? Jestem. No to masz, trzymaj. Okej, dzięki. Czekaj. Psa gdzieś słyszę. Na zewnątrz gdzieś są. Z tej strony ich nie ma. 6 minut jeszcze będę miał ten. Nogę. Będę kuśtykał. Nie mam. On sprzedaje szynę na pewno. To może szynę od niego kup. Czekaj, co tam było potrzebne? Upuść. Upuść. A worek z krwią jest tam potrzebny, czy nie? Do apteczek jest potrzebny. Nie wiem właśnie do czego. No dobra. Zostawiam. Ale my i tak nie mamy odblokowanego teraz. Now goes it. Czekaj, ja sobie zrobię tak. Postać. Kurde, niby pustynia, a jest tyle skarbów na niej, że to jest ciężki szok. Bąbiaków co nie miara. A skręcono, dobra. Dobra, mam skręconą nogę, nie mogę biegać, ale nie jest powiedziane w informacji, w opisie, co może mnie uleczyć. Wiesz co, bo tu jest całkiem sporo zombie, to ja jeszcze na ciebie poczekam. Kup od niego tę szynę. No ale co mi to da, jak każda ta, jak się nazywa... Ja miałem bandaż, założyłem bandaż, ale to nic nie dało. No bo to trzeba usztywnić nogę. Co masz napisane na tym? Już ci przeczytam informację. Już ci czytam. Masz skręconą nogę, co cię spowalnia. Wyzdrowienie zajmie trochę czasu. Skakanie i bieganie sprintem opóźnią zdrowienie, a nawet ci zaszkodzą. Kolejne otrzymane trafienia krytyczne mogą spowodować złamanie nogi. Ale nie, ale wiesz, przeważnie... Nie możesz biegać sprintem. No to wiem, ale nie piszę nic, wiesz, żadnej informacji, żebyś na przykład coś założył albo coś, bo przeważnie było tak, że no, może ci na przykład pomóc tam bandaż albo coś. Jakie ziemniaki? Nie, nasiono. Odblokowałem sobie nasiono. Bo jak coś to ja mam ziemniaki, to żeby nam się nie dublowały rzeczy, to mógłbym ci coś oddać, nie? Żebyśmy się podzielili towarem. Już ci mówię, co mam. Mam kukurydzę, aha, to jest, nie.
błotnistą wodę, jajka, polimery, mosiądz, worek. Ja też mam polimery, błotnistą wodę. Łupek bitumiczny mogę ci dać, jakbyś chciał. Mam benzynę na pewno. Dawaj mi błotnistą wodę. Dawaj mi. Podejdź tu, panie, do płota. Masz błotnistą wodę, masz polimery, masz łupek bitumiczny. Ołów masz? Mam ołów, dawaj. Worek z krwią? Nie mam. To mi nie dawaj. No to w sumie więcej... Weź sobie sekret, sortuj zawartość pojemnika. I po kolei leć, co tam masz. Dobra, chyba się pora zawijać, co? Na rowerach? No raczej, bo ja z tą kostką to będę kuśtykał, to zajdę na piąte rano. W niedzielę. Mam sobie przeszukać tutaj te rzeczy. No tak, bo jak już się Trader Joe's zamyka, to wypadałoby się zajmować. Ale w ogóle tu było... Tak, no to są jakieś kości. Odbieramy się? No tak, tak. Dobra, na rowerze też nie mogę sprintować. Ale zostało mi już niedużo. 50. Ale jest lepiej. To lepiej jechać nawet powoli rowerem niż wcale, nie? Niż iść na pieszo. Nie ma źle, Krystian. 47 sekund. Uwaga, napalona zombie. Była. Dobra, jedź. Ty jedź sobie powoli, ja cię za... Ja sobie będę driftował koło ciebie. Kukurydza. Czekaj. Dobra, ja wiem chyba, co już będę zbierał. Co będziesz zbierał? No tu na pustyni jest coś, co mnie bardzo ciekawi. I rzecz, którą potrzebuję bardzo. Czyli tak. Alma ci odbiła? Czyli tak zwana Yuka. Yuka. Ty rzeczywiście tu jest Yuka. No jest. Dzięki temu będziemy mieć więcej owoców. Aż tam ci. Ale nie sprintuj z tą chorą nogą, bo ci się będzie wydłużał czas. Nie przejmuj się, już wyzdrowiała. Już teraz jestem jednogłodny. Już to podnoś Yukę. Co to jest? W ogóle duża racja wołowiny. To wpieprzymy, kurde, ale będę najedzony. Dobra, jedźmy do chałupy, bo już sowy słychać. Albo to te zmutowane. Czekaj, przejechałem. No zmutowane jakieś tutaj są te sowy. Dobra, jadę, bo zjadłem, wsiadłem na rower, podjechałem chwilę, za chwilę mi kropelka wyskoczyła. To jest w ogóle tyle zdobyczy po drodze, że masakra, powiem ci szczerze. I zombiaków. No. Ja się zastanawiam, czy prosto nie. Przez Tridera Jena. No to tam żeśmy chyba byli ostatnio. Tak. Ale tą miejscowość tutaj trzeba będzie odwiedzić w czwórkę. No na pewno, bo tu będzie, tu w ogóle jest bardzo dużo czaszek w tych budynkach.
No a co z Sensejem? Na razie to ja mam z nim tylko kontakt przez ten. Z Steama i nic nie odpisał ostatnio. Dobra, jestem przepełny. Ty, do roweru można chować rzeczy. Ja nie mogę. Wiesz co jest najlepsze, że myśmy tam tyle ten... Ja jestem przepełniony. Teraz wracamy z szabrów. Ty, przecież do rowera można chować rzeczy. Do rowera można. Ale ja ci to powiedziałem przed nagraniem. Ile razy byłem na szabrach, zawsze zapominam. Teraz to ja mam ogromne miejsca. No i kamienia sobie podniosłem. No, powiem ci tak, że już teraz pierwszy raz, że tak powiem, skorzystałem, no to... Zrzut, czy to... O, Boże. Wrócę, zrzut, zabierzcie. A może go zbierzemy? No, możemy zebrać. Dobra, ja jestem na rowerze. Polska język, trudny język. Ja to bym chciał zawsze ten... tak mi się marzyło. Chciałbym gadać jak ten... Yoda ze Star Wars. On tak mówi tymi odwróconymi tymi zdaniami, nie? Ale to nie wiem, czy to jest trudne. Chyba jest trudne. Znaczy się... Czy jest trudne? No może... Wiesz, jak się tego wyuczysz po jakimś czasie, to już potem będziesz wiedział, nie? Ale... Tak, na początku tak. To... Czekaj, to teraz chyba koło kościoła będziemy, nie? Jest kościółek. Dobra, teraz będziemy jechać w kierunku zrzutu. Nie boisz się, Krystian, przez taki pusty, ciemny las, a 12 w nocy? Spalony. Bo powiem ci, że nie dość, że jest ciemno, pada, to jeszcze jest ciemno przez to, że jest spalony las, nie? No, jest klimat, jest klimat. Nie przejmuj się, jedziesz z dwururką także. Tak, tak. To jest ten, jak pamiętasz dwururkę w kabarecie? Ani mrubru? No, lepiej se panią wyczyść, bo oba czarne. Tak jest. Dobra, czy my mamy tutaj coś ciekawego? Krystian weźmie łup. Z ciekawości zerknę, ile mamy nagrania. 34 minuty. O, zadzwoniłeś, panie. I to rower. To nie jest mój rower. To nie mój rower. Co było ciekawego zrzucie? Planetę technologii jeszcze reszty nie otworzyłem, bo... Bo nie wiem, czy mam... Wiem, bo chcesz wrócić do bazy. Tak, nie mam miejsca, więc nie chcę otwierać. No jakoś w prawo tutaj trzeba się przebić. O, patrz, przez zombiaka i z górki go. Ona jeszcze wstanie na 100%. Dziwnie to. Żebyśmy tylko żadnego niedźwiedzia teraz po drodze nie spotkali. Czekaj, bo ja mam jakiś dziwny dźwięk. Znowu jakiś niedźwiedź w pokoju grasuje? Nie tym razem, za wcześnie.
Też nie tutaj. Dobra, jesteśmy. To co? Dziękuję twoim widzom. Żegnam się z twoim widzeniem w takim razie, Krzysztof. Tak jest. Ja też dziękuję tobie, Krystian, tobie, Michu, za odcineczek i pozdrawiam widzów Krystiana. Tyle ode mnie. Wpadajcie na kanał do Krystiana. Robi live'a z Wieśka Trójki. Zapraszam. Oglądajcie u mnie też, jeżeli chcecie Far Cry Primal i inne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.